Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 115 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak można w ogóle rozmawiać z kilkoma osobami przy użyciu telefonu albo przy użyciu komputera. Do wyprodukowania tego odcinka natchnęła mnie wczorajsza rozmowa z jedną z moich koleżanek, która w trakcie dyskusji na fejsie, jak zaproponowałem, że może się dzwonimy telekonferencją i porozmawiamy w kilka osób, powiedziała, ale przecież jak to zrobić, jak mamy tylko do dyspozycji telefony i jak można z telefonu zadzwonić na raz do dwóch osób. Okazuje się bowiem, że moje poczucie tego, że wszyscy umieją tak samo dobrze bądź tak samo szeroko obsługiwać technologie, które są dostępne i potrzebne do pracy zdalnej, to moje poczucie może być błędne. Dowiedziałem się, że wiele osób w trakcie rozmowy z tą koleżanką, że wiele osób i wiele jej koleżanek i jej kolegów nie umie w ogóle korzystać z funkcji dostępnych na telefonach czy z funkcji dostępnych na komputerach i zasugerowała mi, żebym właśnie wyprodukował odcinek na ten temat. Więc zaczynając od początku. Każdy z obecnie dostępnych na rynku smartfonów posiada taką opcję jak połączenie telekonferencyjne. Jak się do tego zabrać? Jeżeli rozmawiacie na przykład z kolegą i chcecie zadzwonić do osoby trzeciej, to wystarczy, że jeden z Was na ekranie telefonu wybierze taki duży plusik, przynajmniej ja mam taki duży plusik u siebie na Samsungu, na Androidzie i tam jest po prostu dodaj połączenie, dodaj rozmówcę. Pewnie ta opcja może się nazywać różnie u różnych producentów, ale będzie dodaj rozmówcę. Wtedy na chwilę ulega zawieszeniu pierwsze połączenie, wybieramy drugi numer telefonu, dzwonimy do tej drugiej osoby, nawiązujemy połączenie z tą osobą i w momencie, gdy mamy jedno połączenie, to pierwotne, zawieszone gdzieś w tle, i drugie połączenie, które właśnie słyszymy, wybieramy opcję scal albo połącz do telekonferencji i wtedy możemy się słyszeć w trójkę. Co to umożliwia? Po prostu możemy ad hocowo, nagle, tworzyć połączenia telekonferencyjne, tak żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać. Nie jestem przekonany, nie mam takiej wiedzy, czy jest jakieś ograniczenie wynikające z liczby osób, które się mogą na taką ad hocową telekonferencję zdzwonić. Natomiast wiem, że na pewno działa to dla trzech osób. Jeżeli chcecie, możecie to wypróbować, dzwoniąc na przykład do swojego taty, swojej mamy, czy swojej siostry lub innego rodzeństwa, tak żebyście mogli porozmawiać więcej niż dwie osoby. Drugim rozwiązaniem, ale teraz już bardziej zaawansowanym i wymagającym albo aplikacji, albo dostępu przez przeglądarkę, jest telekonferencja. Ja opowiem, jak działają telekonferencje w oprogramowaniu Zoom. Zoom jest to firma, która ostatnio się pochwaliła takim bardzo mocnym wynikiem sprzedażowym, ponieważ jej zyski wzrosły o 33 razy, a liczba klientów wzrosła o też kilkadziesiąt razy. Zoom jest dosyć przyjaznym oprogramowaniem, które będzie w wersji darmowej, jeżeli chcemy prowadzić rozmowy do 30 minut z dowolną liczbą osób. Natomiast jeżeli chcemy prowadzić rozmowę z jedną osobą, to taka wideo czy telekonferencja może trwać dowolnie długo. Pozostałe czasy trwania tych telekonferencji wymagają już opcji płatnych. Ta opłata wynosi bodajże 10 czy 15 dolarów miesięcznie, ale jest tego warta. Co pozwala Wam Zoom? Zoom pozwala Wam tworzyć telekonferencje, które są dostępne od razu. Zoom pozwala Wam planować także z wykorzystaniem kalendarza w Google bądź kalendarza w Outlooku i od razu z wpisywaniem tych telekonferencji. Pozwala planować i harmonogramować Wasze telekonferencje. Pozwala również dzielić ekran. To dzielenie ekranu może być zarówno przez osobę, która taką telekonferencję stworzyła, jak i przez ich gości. Wszystkie telekonferencje mogą być nagrywane. Możecie korzystać z kamerek. Czasami Zoom gryzie się z kamerkami Logitecha, tak jak u mnie. Żeby u mnie Zoom działał z kamerką, muszę odpalić dodatkowe oprogramowanie Logicapture.
ale ze wszystkimi kamerkami, które są dostępne w laptopie, bez problemu to rozwiązanie działa. Możecie również odtwarzać wszystkie te nagrania, które pozwolą Wam wrócić do dyskusji, która miała miejsce na przykład miesiąc czy dwa miesiące temu. Możecie zapraszać, odrzucać uczestników tych spotkań. Także według mnie Zoom jest dosyć ciekawym narzędziem do prowadzenia zarówno małych, jak i dużych telekonferencji, a według mnie ma bardzo przyjazny interfejs użytkownika i pozwala korzystać z tego oprogramowania nie tylko osobom zaawansowanym technologicznie. Także wczorajsza rozmowa, która pokazała, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z możliwości technicznych dzisiaj dostępnych w związku z tele- i wideokonferencjami, spowodowała, że zacząłem się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście być może moje opowiadanie o pracy zdalnej nie powinno wrócić także do samych podstaw. W związku z tym dzisiaj opowiedziałem, jak można zrobić telekonferencję dla więcej niż dwóch osób przez telefon i jak można zrobić sobie wideokonferencję przy wykorzystaniu Zooma. Dzięki serdeczne, do usłyszenia i zobaczenia jutro. Na razie.